Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Ty? Znowu mi przeszkadzasz? Dlaczego zadajesz mi tak nieznośne męki dźwiękami, jakie wydaje twój merdający jęzor? Jakież to denerwujące! Przeszły ledwie dwie pory roku, a ja czuję, jakby minęła wieczność, odkąd przez twoje oszustwo zostałem uwięziony w tym szklanym słoju i skazany na życie w niewoli. Cóż, całe życie dla ciebie to dla mnie ledwie mgnienie oka. Mimo to każda chwila, w której muszę dostosowywać się do twojej woli i spełniać twoje zachcianki, jest najobrzydliwszym upokorzeniem. Może i jestem dla ciebie niczym nic nieznaczący płód, ale poddanie się niewoli przez takich jak ty to zbyt wiele. Więcej niż mogę znieść. Dlaczego okazujesz zdumienie? Moje słowa są dość proste. Niczego nie insynuują i nie mają ukrytego znaczenia. Mówią o tobie. Kochany, czy powiedziałem to na głos? Przepraszam. O, najpotężniejszy z czarnoksiężników. Mój rozwydrzony język czasami działa samoczynnie, jakby miał własny rozum. Chciałem powiedzieć, jaka jest twoja prośba, mój najbardziej życzliwy młody mistrzu? Igrasz z moją cierpliwością. Dlaczego zamilkłeś? Wypluj to dziecko! Jakieś to poniżające zadania masz dla mnie do... Co do... Co jest nie tak z twoją twarzą? A czy próbowałeś ssać pierś meduzy bez jej zgody? Czy Aello, królowa harpi, przyszła do ciebie, gdy spałeś i próbowała przemodelować ci twarz? O, na brodę szatana. Jesteś ohydny. Ta choroba obejmuje całe twoje ciało. Od stóp do głów. Jak ty patrzysz w lustro bez zwracania zawartości żołądka? Jak stoisz? O, co? Przepraszam, mistrzu, no, to znowu ten cholerny język. Zły język, zły język. Co? Że ja mam cię zbadać? Chyba żartujesz, głupcze. Czy wyglądam ci na lekarza specjalizującego się w leczeniu bestii? Czy innych dziwacznych, obmierzłych stworzeń? Jestem rezerwuarem wiedzy o świecie duchów. Daję wzrok temu, który nie może zobaczyć. I pozwalam słuchać temu, który nie może usłyszeć. Nie obejmuje to diagnozy chorób powszechnie szerzących się wśród brudnych, mieszkających na drzewach małp, których główną zabawą jest obrzucanie się wzajemnie gównem. O, bardzo dobrze. Zbliż moje szklane więzienie, abym mógł lepiej się przyjrzeć, ale nie za blisko. Nie chcę, żeby coś odrażającego spadło na powierzchnię mojego pojemnika. Chociaż gardzę tą mistyczną celą, którą mi zbudowałeś, to nadal wolę mieć czysty i schludny dom. Wystarczy to, że dotykasz go swoimi trędowatymi łapskami. Mam nadzieję, że szybko zaczną ci więdnąć i odpadać palce. Potem nos, a potem pe... Tak, mówię o twoich gnijących członkach. Ej, jesteś naprawdę obrzydliwy i paskudny, tym bardziej z bliska. Nigdy nie widziałem takiego odrażającego i obrzydliwego. No przepraszam, lepiej się koncentruję, kiedy głośno myślę. Zobaczmy, co tu mamy. Oj, wydaje się, jakby małe czarne kamienie osiadły głęboko w całym twoim ciele. Cienkie, wrzecieniowate pęcherzyki wystają na zewnątrz, niczym sieć żył. Wielgachny czarny głaz robi zakorek dla ogromnego wrzodu, który wygląda jak gotowy do wybuchu wulkan. Jest ich mnóstwo. Przezroczysty, lepki płyn wycieka ze środka każdego wrzodu i wydostaje się z nabrzmiałych wągrów, zapychając mieszki włosowe. Z trudem wyłaniają się z nich skarłowaciałe włosy. Ble! Na pierwszy rzut oka można by wywnioskować, że właśnie to hamuje wzrost włosów, ale byłaby to błędna diagnoza. Włos cofa się pod skórę. Jest jakby pożerany przez czarną masę, która znajduje się pod spodem. Jak długo to trwa? To... schorzenie. Dwa dni, mówisz. Dziwne. Nie widać zaczerwienienia ani obrzęku.
Mówisz, że nie odczuwasz dyskomfortu ani bólu. Nie masz ochoty w tym dłubać, albo chociaż drapać? Ciekawe. Cóż, to nie jest ospa. Szczerze mówiąc, nie umiem tego nazwać. Nie znam takiego schorzenia. Nie jest to też żadna infekcja. Jednak nie mam wątpliwości co do jednego. To klątwa. Klątwa spowita ciemnością. Przyjrzyjmy się jednej z tych gnijących potworności. Zobacz, to na twojej szyi. Wygląda na dojrzałe. Czy masz coś ostrego, na przykład szpilkę lub igłę? Dobrze, delikatnie ściśnij ropień i przekuj go igłą. Bądź ostrożny, przysięgam. Jeśli jakakolwiek jego zawartość rozpryśnie się na mój słój, nie istnieją żadne bariery mistyczne czy stworzone przez człowieka, które ochronią się przed moim gniewem. Co to jest? To nie jest ropa ani krew. Widzę wijącego się, nabitego na czubek igły pajęczaka. Ej, zabierz to ode mnie! Zabij to! Ty brudny zwierzaku! Jak śmiesz! Zapominasz się! Obniż ton! Skup gniew na sobie, ty ohydna bestio! To nie moja wina! Skąd mogłem wiedzieć, jaką paskudność wydłubiesz ze swoich groteskowych pryszczy? Nie zazdrość mi i mojej nieskazitelnej cery. To także nie jest moja wina, że nowi mieszkańcy twojej twarzy potrafią pełzać i czołgać się i najprawdopodobniej potrafią też utkać delikatną pajęczynę. Być może jeśli ładnie ich poprosisz, zakręcą ci śliczną maseczkę, aby ukryć twoją upiorną twarz przed wszystkim, co napotkasz. Hej, w porządku, daj mi chwilę. Pozwól mi uspokoić myśli. A, bądź cicho. Coś tam się chyba budzi w mojej pamięci. Powiedz mi, o brzydsze rodzeństwo czarownic ze Stygi, czy dostrzegasz jakieś dziwne zapachy tym swoim zdeformowanym pyskiem, który nazywasz nosem? Tak? Co to za zapach? Co przypomina? Może to zapach zgniłych lub sfermentowanych malin? To naprawdę zabawne, muszę przyznać. Tak, wiem co ci dolega, wiem to doskonale, wiem! Nieczęsto zniżam się do tego poziomu, ale powiedzmy, że padłeś ofiarą wielkiej penetracji analnej w najbardziej wymyślnych pozycjach. No, może nie tak dosłownie. Zostałeś przeklęty. Przeklęty pocałunkiem. Pocałunkiem demona Avungelub! Co? To imię nie jest ci znane? Mogłem się tego spodziewać. Nadęci i zarozumiali często stoicie tak wysoko na swoich wyimaginowanych piedestałach, że nie dostrzegacie tego, co leży u waszych stóp. Avungelub to bezmyślny, brutal i niższy demon zarazy. Nie daj się jednak zwieść twierdzeniem niższy. Jest starożytny i potężny. Był ostatnim z nieszczęść, który został uwolniony z puszki Pandory. Jest faworyzowany wśród nieutalentowanych i niedoświadczonych zaklinaczy magii ze względu na łatwość przywoływania i trudności w wygnaniu. Jego pocałunek przynosi plagę owadów zamaskowanych w cieniu. Dlatego pozostają niezauważone przez zmysły twojego ciała. Pozostajesz nieświadomy zaklęcia, dopóki nie jest już za późno. To plaga wszy, która swobodnie wżera się i rośnie w twojej skórze. Odżywiają się twoim ciałem i tkanką, rozmnażają się w niej. Po urodzeniu, te, które wolą powietrze, wychodzą na skórę. Przypominają kraby z oceanu, ale poruszają się z prędkością pająka. Wyglądają niegroźnie, ale ich ugryzienia porównać można z urządleniem osy i całą nieprzyjemnością, która się z tym wiąże. To jeszcze nic, ledwie początek. Pewnie zastanawiasz się, co z tymi, które wolą ciepło? Będą zagłębiać się coraz bardziej w twoje ciało. Gdy dotrą tam, gdzie chcą, będą ssać końcówki twoich zakończeń nerwowych, powodując niewyobrażalne cierpienia. W końcu przenikną do twojej kości i pożrą szpik od wewnątrz. Twoje kości staną się kruche i zgniłe. W końcu rozpadną się pod swoim ciężarem i rozerwą cię od wewnątrz. Przepraszam, maleńki. To straszliwa, bolesna śmierć.
Żaden grzech ani czyn popełniony twoją ręką nie zasługuje na taki koniec. Niestety, nikt nie zna lekarstwa na trawiącą cię chorobę. To będzie działać, kontynuować rozwój, dopóki nie staniesz się niczym więcej niż wyschniętą, gnijącą łuską. Co ci jest? Tak łatwo akceptujesz śmierć? Ktoś z taką wytrwałością i opanowaniem sztuki podstępu jak ty nie powinien tak szybko zwieszać głowę i przyjmować porażki. Tak łatwo ulegasz przeciwnościom losu? Nie wierzę. Czy to naprawdę ten umysł, który wyrwał mnie z prądów powietrza i zamknął w szkle? Nie rozpaczaj, bo w ciemności jest jeszcze niewyraźny promyk nadziei. Musisz się wiele nauczyć, młody. Możesz być cudownym dzieckiem wśród swoich rówieśników, ale nie zapominaj, że wciąż jesteś bardzo młody, a młodość zawsze będzie pozbawiona największego nauczyciela, jakim jest doświadczenie. Prawdę mówiąc, każdą klątwę można odeprzeć, każdą klątwę można odbić, zniwelować, a każdy atak można przekształcić w okazję do zemsty. A gdybym ci powiedział, że to wszystko można osiągnąć niemalże jednym ruchem palca, prostym odkręceniem wieczka małego szklanego słoika. Tak, proponuję ci pomoc w zamian za pomoc. Życie za życie. Będziesz musiał ze mną pójść do głębokich i ciemnych miejsc. Będziesz musiał zadać sobie pytanie, jak daleko się posunę, aby ocalić życie, Jak wielkie jest twoje pragnienie zemsty na tym tchórzliwym nędzniku, który atakuje cię z ukrycia? Tak, mam wiedzę, aby dokonać tak wielkiego czynu, a potrafię jeszcze więcej, wiele więcej. Awungelub nie jest wszechmocny. Jego wola może być złamana. Musimy po prostu zmotywować głupią bestię, aby zobaczyła rzeczy tak, jak chcemy, by je widziała. Pamiętaj, wrogiem mojego wroga jest... Cóż, jestem pewien, że znasz resztę. Jak daleko chcesz się posunąć? Co jesteś gotów poświęcić? Co chcesz zrobić? Co powiesz, he? Co powiesz, partnerze?